Siemanko, poniedziałkowy, poranku. Siemanko widzowie, witam na dachu, na wyspie Koh Samui. Jak widać na załączonym obrazku, nawet tu jest problem z paleniem. Z paleniem nie wiem czego, ale fest tam ktoś nakopcił. Kto by pomyślał, że nawet właśnie w raju dochodzi do spalania i zaczadzenia okolic. Poranek. Tak jak widzieliście, to jest taka właśnie moja klasyczna rutyna. Poranne ćwiczenia w desce, w planku. Właśnie zrobiłem te swoje rutynowe kilka minut, plus stanie na rękach. Teraz szykuję się do wyjścia. Miałem już wychodzić, ale wpadłem na super pomysł, że skorzystam sobie z żelazka, żeby wyprasować swoją białą koszulę z długimi rękawami. Koszula w formie ochrony przed słońcem. No i tak, podgrzałem to żelazko, ono zostawiło takie paskudne ślady, nie wiem co to jest jakaś taka żywica, to się klei, paskudne. I kurde, a to była moja ulubiona właśnie, taka z długim rękawem koszula, którą kupiłem w Chiang Mai, żeby się przed słońcem chronić, a dziś ma być straszny upał, a to czterogwiazdkowy hotel. No, 150 zeta za noc, to są właśnie te takie haczyki, że niby wszystko jest fajnie, ale śniadanko przygotowane dla mnie na zamówienie w tym hotelu. Wszystko, co leży na tym stole, kosztowało 40 zeta i to jest taki American breakfast, właśnie amerykańskie śniadanie, śniadanko, jajka sadzone, jakieś wędliny, parówki. Owsianka z jajkami to nie jest. Nie ma co wybrzydzać i kręcić nosem. Ważne, że jest co jeść. No nie zjem tego na serio. To już i tak, że ten boczek zjadłem, to jest jakiś wyczyn. Fasolka po brytońsku też nie przepadam. Ale patera, co się dzieje? Wyszkrobania kokosa to my nie odpuścimy. Myślę, że jakby obłoki na niebie miały smak, to smakowałyby tak jak miąższ z kokosa. Bardzo jest to dobre. Czasami to robi się taki twardy, ale ten jest miękki. Sawadee krab? Yes, to boat. Hasta la vista, Hotel Tower. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Bo bardzo fajnie było u ciebie, nie licząc tego żelazka, które zepsuło mi koszulę, no i tych parówek na śniadanie. A tak poza tym to polecam jak najbardziej Hotel Tower Koh Samui. O kurde, ale zaczadziło. Ach, te rajskie wyspy. Okay, your money. Koku krab? Taksa z hotelu do portu, 30 zeta. Tu już jest morze, za moment popłyniemy, ale najpierw trzeba iść tam na check-in, żeby właśnie się odprawić. Tamten środek transportu zaparkowany przy molo, to jest właśnie mój środek transportu, którym popłyniemy, ale okazało się, że popłyniemy dopiero za godzinę, także no jakoś to będzie, trzeba jakoś żyć. Kolejny kokos, tu jest totalnie pięknie. Czuję, że to był strzał w dziesiątkę, ten kierunek. Zaje błękitny błękit nieba, imponujący turkus wody, rajskie palmy. Palmy to będzie dobry trenażer, coś mi się wydaje. Raj, raj na ziemi. My już płyniemy do przepłynięcia 54 km. Według biletu zajmie nam to 2,5 godziny. Długo. Będzie długa podróż na twardym, stalowym siedzeniu. Kolejny dzień w raju. Jest git. Dużo ludzi. Strasznie dużo ludzi jest na pokładzie.
chyba z kilkaset nawet. Wygląda na to, że za moment dobijemy do portu na wyspie Koh Phangan, ale my tam nie będziemy wysiadać. Podejrzewam, że połowa pasażerów wysiądzie właśnie tutaj, a reszta pasażerów, łącznie ze mną, popłynie jeszcze dalej za tamtą wyspę, właśnie na wyspę docelową, czyli Koh Tao. Taki jest plan. Słońce nieźle daje, także idziemy się schować tam do środka, do klimatyzowanej loży. Idziemy właśnie teraz. Trochę jak w autobusie, trochę jak w samolocie, trochę jak w pociągu. Arborystyczne patenty. O kurde, dzieje się, jak to dupnie. O, prawie. To mi się kojarzy ze wchodzeniem na drzewa i z patentami arborystycznymi. Takie właśnie rzutki. Jest. Udało się. Cienka linka, po cienkiej lince grubsza linka. Wygląda na to, że cumowanie nie jest taką prostą sprawą. Trzeba ogarnąć kilka patentów żeglarskich, żeby właśnie tak działać. Pewnie to nikogo nie dziwi, ale zainteresowałem się tą liną. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to jest lniana lina. Ale jak się przyglądam bliżej, to wygląda na to, że to nie jest bawełna ani len, syntetyk. To będzie pewnie jakiś poliamid, coś mi się wydaje. Taka lina jest bardziej odporna na pleśnie oraz różne takie... Mistrz Gregor na pewno by wiedział, z czego jest zrobiona ta lina. Możemy to przetestować nawet na tej wodzie. I tu zobaczysz jej następny mega atut. Ona pływa. Jesteśmy już bardzo blisko wyspy docelowej. Trzeba przyznać, że z daleka wygląda na o wiele większą niż jest w rzeczywistości. Szerokość 2 km, długość 6 km. Czyli cyfry, małe cyfry, ale wydaje się większa. Powierzchnia tej wyspy wynosi 21 km kwadratowych, czyli jak taki Rzeszów na przykład. Rzeszów ma 24 km kwadratowe. No, także Rzeszów. Bardzo podobnie to wygląda, prawie jak w Rzeszowie. Ależ jest zaje gorąco. Jesteśmy na wyspie Koh Tao. Ciekawe, czy tu jeżdżą auta. Ale pewnie tak. Tam
witają. O, to chyba właśnie taksówkarze i inni działacze. Ja, checking your pickup on the... If you want to pay a taxi, you looking your pickup. Jeżdżą tu auta jak coś, jest ich tu, sorry, jest ich tu mnóstwo tych samochodów. Pan już tu pakuje moja torba. Nie wiem czy... Samochodów jest bardzo dużo jak na taką małą wyspę. One się tu prawie że nie mieszczą. Patrzcie jaki tu jest ścisk. To wygląda jak jeden wielki parking przy centrum handlowym. Ale dobra, jedziemy już. O ciub, ale tu gęsto. Ja myślałem, że to jest bezludna wyspa. Moje nowe mieszkanie znajduje się 5 minut drogi od taksówka. Kosztuje 30 zł, żeby tam dojechać. Trzy dychy, nie moje. I jedziemy. Jesteśmy już w drodze do apartamentu i już widzę, oni po prostu, ja nawet nie mogłem nic powiedzieć, oni wzięli moje rzeczy i wnoszą je do góry. Czuję się trochę jak alpinista w wysokich górach, któremu szerpowie wnoszą właśnie jego rzeczy. Źle mi z tą myślą, wolałbym sam te rzeczy wnieść, no ale co, by da się z nimi tu wadzić na nie swoim terenie. Są naprawdę bardzo mili. I tu jest mój pokój. Apartment. Thank you very much. Kopkun krab. Takie jest to mieszkanko. Pierwszy kontakt z tym mieszkankiem. No, wrażenie całkiem dobre. Czyściutko. Stylówka mi się podoba. Miejsce do pracy. Całkiem wygodne to wygląda. Kanapa. Wieszaczek. Telewizorek. Tu jest toaleta. Prysznic. Miejsce spoczynku. Widzę, że tu też jest wentylator. Tu też jest klimatyzacja. Jest safe na dyski twarde. No i tu też takie ala małe biurko, ale to bardziej takie jakby kosmetyczne biurko do robienia makijażu. Mała kuchnia uzbrojona w mikrofalówkę, której nie używam. W zamrażarkę, która może się przydać. W lodówkę, która się przyda na pewno. Coś do gotowania ryżu i jajek. Garnki, talerze. Na pierwszy rzut oka wszystko jest. Ciekawe, co kryje się za tymi drzwiami. O, no dobra, no ten widok mógłby być lepszy, ale lipy nie ma. Mam nadzieję, że nie będą tu kabli opalać ani nic takiego. To mogę się polubić z tym miejscem. Jest tak trochę przy drodze. Ale nie szkodzi. Jest widok na wiatrak oraz na anteny. A, no i tu jest jeszcze pralka. O kurde. Wygląda na mocno wyeksploatowany sprzęt. Ta pralka chyba już wyprała dużo rzeczy. Na pierwszy rzut oka wizualnie bardzo mi się podoba ten apartament. Z wyposażenia też jestem zadowolony. Spoko to wygląda. Jedynie co, jakbym chciał pomarudzić, to głośno tu jest bardzo, bo obok jest ruchliwa ulica. No i szlifierki tu odpalają właśnie już dwa razy. Przed chwilą słyszałem, jak ktoś odpalił szlifierkę, ale ogólnie jest spoko. No, jest ulica blisko, ale to ma swoje plusy, bo jest bardzo blisko do sklepu, a właśnie potrzebuje. Cena wynajmu tego apartamentu jest dość wysoka. 180 zeta za jeden dzień. Ja spędzę w tym miejscu co najmniej tydzień, bo już zapłaciłem... O, właśnie szlifierka. Bo już zapłaciłem właśnie za tydzień z góry. No i na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Godzina później. Nie poradziłem sobie ze ściąganiem tego telewizora. Wobec tego przeniosłem ten stół, który był tutaj, w to miejsce, aby zbudować swoją stację montażową. Ogólnie dobre wieści, internet w tym miejscu jest całkiem spoko, to wystarczy. Już bez problemu można robić montaż, jak w mojej treningowo-montażowej salonorze.
wszystkie ulubione zabawki poukładane i przygotowane do nagrywania kolejnych odcinków. Tu już przygotowany na jutro zestaw już nie takiego małego jerbiorza, czyli właśnie yerba mate ze sklepu yerbanot.com, na którą teraz wszyscy mają rabat. I tu jest napisane, jaki jest kod rabatowy. Ta kubka spalonych śmieci nie wróży nic dobrego. Mam nadzieję, że to tylko taki jednorazowy przypadek. Byłem już w drodze do pobliskiego marketu, aby zakupić jakieś składniki na drugie spóźnione śniadanko, ale zatrzymałem się w restauracji, ponieważ ona jest bardzo blisko mojego hotelu, a już jestem taki głodny, że kokonat już wypity i wyszkrobany, warzywa z krewetkami, do tego ryż i to taki właśnie mój mały posiłek przedtreningowy. Czuję, że polubimy się z tym miejscem i to bardzo. Plan jest taki, że jemy, idziemy do sklepu kupić wodę, jakieś składniki, a następnie idziemy na ściankę do wspinaczki, żeby dowiedzieć się czegoś o lokalnych skałach, których jest tu bardzo dużo. To było przepyszne. Krewetki mięsiste, warzywa słodziutkie, cena niziutka. 180 tajskich batów to kosztowało, czyli niecałe 20 zł. Tak więc przynajmniej jedzonko pod hotelem jest tanie, bo no, o hotelu tego nie można powiedzieć, ale też nie jest źle, nie jest źle. Ej, tu nie ma w ogóle chodników. Tu chyba piesi nie powinni w ogóle się przemieszczać. Trzeba wynająć skuter w takim razie, żeby nie zginąć na drodze. A oto i mój nowy skuter. To trwało moment, wypożyczenie tego skuterka. Wszędzie tu są wypożyczalnie. Pan mnie sam zawołał. Tak jak panie na masaż wołają, tak pan zawołał właśnie, żeby skuterek pożyczyć. Pożyczając go na jeden dzień, płacimy 26 zeta za dobę, ale pożyczając na cały tydzień, płacimy jedynie 19 zeta. Jedynie 19 zeta. Za jeden dzień, także taniocha. Żeby go wypożyczyć, musiałem moje prawo jazdy zostawić tam pod zastaw i 4000 tajskich batów depozytu, czyli 400 zł depozytu. Wypożyczyłem od razu na tydzień. Dzięki temu pojedziemy od razu do takiego lepszego marketu na zakupy. No a następnie jedziemy na ściankę do wspinaczki. Skuterek działa, jeździ szybko i sprawnie. Szybko i sprawnie właśnie dojechaliśmy do tego marketu. Nie zabieram was do środka, żeby nie przedłużać. 10 jajek, ręcznik papierowy, 5 litrów wody, 250 ml oliwy z oliwek, kilo czarnego ryżu, 2 razy mango, pasta do zębów. To wszystko kosztowało 53 zł. Najdroższa była ta hiszpańska oliwa z oliwek. Ona kosztowała 18 zeta. Jedziemy na trening. To jest tu, ta miejscówka, ścianka do wspinaczki, nazywa się Bunkier. Co ciekawe, w Rudzie Śląskiej też jest ścianka do wspinaczki, która nazywa się Bunkier. Dokładnie Bunkier w Skale. Pozdrawiam pana Czecha. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł się czegoś nauczyć u pana Czecha, ale na razie to idę się do Tajów czegoś nauczyć. I niestety, ale nie zabieram was na trening, bo ten odcinek już jest bardzo długi, a to, co jest tam, to jest temat na kilka osobnych odcinków. Doskonale wiem o tym, że na Koh Tao znajdują się różne bajeczne głazy do boulderingu oraz wysokie ściany do wspinaczki z liną. Ale zanim to będę robić, to właśnie idę tam się dowiedzieć, co jest 5 na Koh Tao.
No i tyle. To wszystko. To wszystko w tym odcinku. Także Kopkun Krab za wytrwanie do końca i pozdro, krab.